Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami czwarta kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w tej serii spotkań, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim zawodnik Gwardii Koszalin Michał Szałek. Witam. Witam. Nowy zawodnik, nowa twarz, nowy stoper, można powiedzieć, w Gwardii Koszalin. Czym było podyktowane tutaj przejście do Koszalina? Że tak powiem, czynników było kilka. Z poprzedniego sezonu, z poprzedniej rundy, kiedy grałem jeszcze w Bałtyku Gdynia, bardzo dobre wrażenie sprawiła na mnie Gwardia, kiedy graliśmy mecz u siebie, pamiętam, w Gdyni przegraliśmy 1-0. Zaciekawiło mnie to, że Gwardia bardzo, bardzo fajną piłkę gra techniczną, jest to poukładany zespół. To mnie między innymi skłoniło, skusiło do tego, żeby tutaj zmienić barwy klubowe i przyjść do Gwardii. To nie jest taki trochę fałszywy obraz, bowiem Gwardia ma patent w ogóle na grę na tym sztucznym boisku w Gdyni. I czy to z Bałtykiem, czy z Arką, przeważnie Gwardia tam wygrywa. No może źle to ująłem jako fałszywy obraz, ale mimo wszystko to właśnie tam się Gwardii bardzo dobrze grało. No, to nie jest zresztą przykład w tym sezonie. To nie jest przypadek, dokładnie tak jak pan powiedział. No, czy w tamtej rundzie, czy tutaj w obecnym sezonie już zdążyliśmy wygrać na tym boisku. Może coś w tym jest, że czasem tak jest po prostu. No, jedno boisko służy, jeden przeciwnik też jest bardziej wygodny niż drugi, powiedzmy, do grania. To się tym razem również sprawdziło. Wygraliśmy z Bałtykiem. I oby ta seria była dalej kontynuowana jak najdłużej. Już w zeszłym sezonie, wcześniej trenerem był Tadeusz Żakieta, później Łukasz Drożdżal, mówili o tym, że trzeba wzmocnić linię defensywy o kolejnego stopera. Bo był Maciek Stańczyk, był Daniel Wojciechowski. Jak jakaś kontuzja się przytrafiła, czy jakieś kartki, to był z tym problem. W tej chwili ty jesteś tak jakby uzupełnieniem tej linii, tej formacji. Jak wygląda rywalizacja o miejsce w składzie? No tak jak chociażby ostatni mecz pokazał, że rywalizacja jest między nami, jest trójka stoperów. W pierwszych spotkaniach wyszedłem ja z Danielem. Wyglądało to raz lepiej, raz gorzej, wiadomo. W tym meczu trener postanowił zmienić troszeczkę w składzie. Postawił na Maćka. Wytrzymał ile wytrzymał, musiał zejść z kontuzją. No, niestety może dla mnie, niestety dla Maćka, wolałbym wiadomo w innych okolicznościach się pojawić na boisku, ale wiadomo, że tutaj życzymy zdrowia koledze. No i cóż mogę powiedzieć, no, rywalizacja trwa w najlepsze. No, na każdym treningu każdy walczy o swoje, nikt nogi nie odstawia. Każdy wie, po co tu jest, wie o co gramy, powiedzmy. I na pewno każdy ambitnie podchodzi do sprawy. W dwóch pierwszych meczach zwycięstwa w zasadzie nie można było mieć wielkich zarzutów do defensywy. W trzecim spotkaniu porażka z drużyną z Przodkowa 0-3. I w zasadzie w jakiś sposób może nie tyle przodkowo obnażyło problemy i jakieś tam kłopoty związane z grą Gwardii, bo de facto dużo to też wynikało z jakichś indywidualnych błędów poszczególnych zawodników. No, na przykład druga bramka zdobyta przez Przodkowo, gdzie fatalnie zachował się Daniel Wojciechowski, ale mimo wszystko trzy bramki to była spora strata i to był taki mecz, w którym coś się zacięło w zespole, czy nie? Ciężko stwierdzić. Ja bym bardziej wolał patrzeć na ten mecz w kategoriach wypadków przy pracy, bo tak jak pan powiedział, no pierwsze dwa mecze, dwa zwycięstwa, gra obronna też wyglądała dobrze, moim zdaniem. Tutaj no może taki chłodny prysznic trochę, troszeczkę taki kubeł zimnej wody na nasze głowy, może nieco rozgrzane po tych dwóch zwycięstwach, może już troszeczkę w głowie tak się nastawialiśmy, że to będzie łatwiej. Na szczęście kolejny mecz to zweryfikował i teraz trzeba podchodzić do każdego meczu jeszcze bardziej zmotywowanym i skoncentrowanym. To nie było tak, że po tym meczu z Przodkowem tak trochę, no były pewne obawy przed spotkaniem z Wineto Wolin, te 3-0, takie przypadkowe, takie ten kubeł zimnej wody na głowę i trzeba było mocno uważać. I czy nie za bardzo może poważnie podeszliście do starcia z Wineto Wolin, za bardzo zmotywowani, żeby przede wszystkim tego meczu nie przegrać? No na pewno coś w tym jest. No, kiedy się dostaje trzy bramki tydzień wcześniej, no to wiadomo, że w głowie gdzieś tam w podświadomości zapala się jakiś taki sygnał, że przede wszystkim nie stracić tej bramki, przede wszystkim zagrać na zero z tyłu. Wiadomo, chcieliśmy strzelić, może tak jak pan powiedział, no, troszeczkę aż za bardzo, bo czasem brakowało też tej właśnie chłodnej głowy pod bramką przeciwnika. No, pozytyw jest taki, że bramki nie straciliśmy w kolejnym meczu już, bo trzy mecze praktycznie na zero z tyłu zagraliśmy. Szkoda, że tym razem nie wpadło nic, no ale jest jeszcze dużo meczów. Mam nadzieję, że to odrobimy w następnych. W czwartej kolejce Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Winetą Wolin. Skróty z tego spotkania przed nami.
czwartej kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie mierzyła się na własnym boisku z Winetą Wolin. Gwardia miała na swoim koncie 6 punktów, natomiast Wineta 4 oczka. Zatem zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Gwardziści chcieli zmazać plamę po ostatnim meczu ligowym, kiedy to przegrali na własnym boisku z GKS-em Przodkowo 0-3. Wineta w ostatnich dwóch spotkaniach nie zanotowała porażki, zatem chciała podtrzymać serię meczów bez przegranej. Na pierwszą groźną akcję trzeba było czekać ponad 20 minut. Uderzenie z dystansu Norberta Dondery, piłka trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi Wineta dwie minuty później. Adrian Nagórski dogrywa, a tam Kajetan Pogorzelczyk trafia w słupek. Ponownie w ataku Wineta. Adam Nagórski zakręcił defensywą Gwardii. Uderzenie broni Patryk Wójcik. Ponownie w ataku Wineta, tym razem jednak na posterunku defensywa drużyny koszalińskiej. Później do głosu doszli koszalnianie. Najpierw Przemysław Brzeziański, jednak zbyt lekko, by pokonać bramkarza gości. Druga akcja gwardzistów, tym razem Łukasz Szymański. I ponownie zbyt lekkie uderzenie, by zaskoczyć Bratkowskiego. Na początku drugiej części gwardziści w ataku, rzut wolny dla naszej drużyny. Łukasz Szymański uderza i trafia w słupek. W odpowiedzi Wineta. Adam Nagórski indywidualnie. Dobra interwencja Patryka Wójcika. Ponownie w ataku gwardziści, jednak zbyt lekko Przemysław Brzeziański, by pokonać bramkarza drużyny przyjezdnej. Akcję meczową miała Wineta. Marek Niewiada wypatrzył Kamila Kacperka, dogrywa. Ten jednak w świetnej sytuacji nie trafia w bramkę. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Gwardia remisuje starcie z Winetą Wolin 0-0. Myślę, że zasłużony i sprawiedliwy remis 0-0. Zarówno my i Gwardia mieliśmy swoje dobre okazje. My w słupek, Gwardia w poprzeczkę. Zdecydowanie mecz na remis w ciężkich warunkach. Także szacunek dla zawodników, że wybiegali, że zasuwali pełne 90 minut i jak najbardziej zasłużony wynik. No niestety pogoda nam nie pozwalała rozwinąć skrzydeł. Akcje, które próbowaliśmy grać po ziemi, zatrzymywane były przez wodę i trochę brakowało takiego polotu, szczególnie w drugiej połowie. Tak jak już trener przed chwilą wspomniał, mieliśmy poprzeczkę w pierwszej połowie, przeciwnicy mieli słupek. My w drugiej połowie mieliśmy jeszcze słupek po całym fragmencie. No jak się nie uda wygrać meczu, to trzeba go zremisować. Zremisowaliśmy mecz, mamy jeden punkt. Szkoda tylko, że na dwa mecze straciliśmy aż 5 punktów, grając u siebie. No nic, idziemy teraz do Świtu Skolwin i dalej będziemy walczyć o pełną pulę. Warunki jakie były, takie były, wszyscy widzieli. Na początku zaczęliśmy pierwszą połowę, jak to się mówi, daliśmy sobie po jednym. My, słupek, Gwardia wcześniej, poprzeczkę. Remisując na Gwardii, myślę, że to naprawdę jest sukces dla takiego Wolina, gdzie zaczęliśmy. Myślę, sezon słabo, porażką u siebie z Chwaszczynem, dość nieszczęśliwie. Później teraz okazuje się, że jednak nie będziemy tak chłopcami do bicia. Zdobywamy punkty i liczymy na to, że liga będzie dla nas bardzo dobra. Z przebiegu meczu wydaje mi się, tak jak trenerzy powiedzieli, remis sprawiedliwy. Pogoda nam trochę plany pokrzyżowała, nie mogliśmy grać piłką. Zresztą było widać to na boisku. No i nic, no, jeżeli się nie da wygrać, no to trzeba się cieszyć z remisu. Remis w starciu z Winetą 0-0. Można traktować, nie wiem, w kategoriach takiego wypadku przy pracy, porażki, czy jednak no, to, co trzeba było zrobić, to zrobiliście? Moim zdaniem zdecydowanie szkoda tych dwóch punktów straconych, bo to nie można mówić o jakimkolwiek sukcesie w tym meczu, bo remis na własnym boisku z Beniaminkiem, no to takie mecze trzeba wygrywać. No ale z drugiej strony, przewrotnie patrząc na czołówkę ligowej klasyfikacji, to tutaj sami Beniaminkowie, Wieżyca, Świt, a także Wineta, także tutaj te zespoły wcale takie
Takimi chłopcami do bicia nie są. No na pewno nie, a z drugiej strony powiedziałbym tak, że praktycznie w każdym sezonie tak się zdarza, że Beniaminkowie zaraz po awansie są, że tak powiem, na takiej fali wznoszącej, na jakiejś takiej jeszcze euforii po wywalczeniu awansu. Mam nadzieję, że kolejny Beniaminek na naszej drodze już za tydzień, Świdzkowin. Mam nadzieję, że jednak troszeczkę im podetniemy skrzydła i będziemy się pieli w górę tabeli, bo to jest naszym celem. W tej kolejce Bałty Koszalin mierzył się na wyjeździe z GKS-em Przodkowo. Porażka drużyny koszańskiej aż 2-7. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Przemysław Saliwon, a także Adrian Rząsa. Co do powiedzenia miał po tym spotkaniu trener Tadeusz Żakieta? Posłuchajmy. Niestety kolejny mecz. Przyjmujemy znowu dużą ilość bramek. Przegrywamy w Przodkowie 7-2. Jechaliśmy tam się odbudować, niestety nie udało nam się, wytrzymaliśmy tylko w takim reżimie taktycznym i motorycznym jedną połowę. Muszę powiedzieć, ta pierwsza połowa była chyba najlepsza z dotychczas rozegranych przez nas w trzeciej lidze. Prowadziliśmy 1-0, straciliśmy bramkę, można powiedzieć, w doliczonym czasie gry do szatni. Najgorsze, co mogło nas spotkać. Po przerwie wychodzimy, mamy sytuację jeszcze na 2-1, sam na sam wychodzi Rząsa. Nie udaje nam się niestety pokonać bramkarza. No i potem w ciągu 13 minut, 14 minut dostajemy 3-4 bramki i jest praktycznie po meczu. No brakuje nam jeszcze koncentracji na pełne 90 minut, brakuje nam sił, mam wrażenie, na pełne 90 minut wychodzi tutaj brak przepracowanego okresu przygotowawczego. Na całe szczęście mamy krótki tydzień, bo gramy już w środę z Lechią Gdańską i długo tego meczu nie będziemy rozpamiętywać. Także no zobaczymy, co będzie w środę. Przed nami podsumowanie tego, co się działo w czwartej kolejce, czyli wszystkie wyniki spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników czwartej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin remisuje starcie z Winetą Wolin 0-0. GKS Przodkowo pokonał Bałty Koszalin 7-2. Remis w starciu Pogoni 2 Szczecin z Wieżycą Pelplin 1-1. Lechia 2 Gdańsk wygrała z Arką 2 Gdynia 3-0. Bałtyk Gdynia pokonał Świt Skolwin 5-0. Kaszubia Kościerzyna wygrała z Gryfem Słupsk 4-0. Chemik Police wygrał na wyjeździe z KS Chwaszczyno 3-1. Drawa Drawsko-Pomorskie pokonała Kartuzję Kartuzy również 3-1. W tabeli na czele Pogoń 2 Szczecin z dorobkiem 10 punktów, tyle samo ma Wieżyca Pelplin. Po 9 GKS Przodkowo i Lechia 2 Gdańsk, po 7 Gwardia Koszalin i Świt Skolwin, 6 punktów Bałtyku Gdynia, 5 Kaszubi Kościerzyna. Dolna część tabeli, Wineta Wolin ma 5 punktów i 9 miejsce, po 4 mają Chemik Police, Drawa Drawsko-Pomorskie, KS Chwaszczyno i Kartuzja Kartuzy, po 3 Arka 2 Gdynia i Bałty Koszalin bez punktu gry w Słupsk. Program kolejnej serii spotkań. Bałty Koszalin w najbliższą środę zmierzy się przed własną publicznością z Lechią 2 Gdańsk. Świt Skolwin w weekend podejmie Gwardię Koszalin. Arka 2 Gdynia zmierzy się z Pogonią 2 Szczecin. Wieżyca Pelplin rywalizować będzie z Kaszubią Kościerzyna. Wineta Wolin podejmuje GKS Przodkowo. Kartuzja Kartuzy zmierzy się z Bałtykiem Gdynia. Chemik Police podejmuje Drawę Drawsko-Pomorskie. I Gryf Słupsk mierzy się z KS Chwaszczyno. Patrząc na czwartą kolejkę spotkań, to przede wszystkim oprócz jednego meczu tutaj w Koszalinie Gwardii z Wineto, to w pozostałych tych bramek po prostu padało co niemiara. Dokładnie tak. No. Przodkowo z Bałtykiem chociażby, czy Bałtyk Gdynia ze Świtem Skolwin, wyniki można powiedzieć hokejowe. No tak się czasem zdarza, no jeśli czasem są takie mecze, tak jak chociażby nasz z Winetą, gdzie sytuacja była jak na lekarstwo, tak można powiedzieć, że dla zwykłego kibica był to mecz nudny, nie za wiele się działo. Tak w tych pozostałych meczach bramek padało zdecydowanie więcej. No miejmy nadzieję, że i my zaczniemy strzelać, no bo po czterech kolejkach mamy troszeczkę mało, jeśli chodzi o bramki strzelone. Mam nadzieję, że nadrobimy to w kolejnych meczach i zaczniemy aplikować naszym rywalom zdecydowanie więcej bramek. W tej czwartej kolejce był taki mecz na szczycie ligowej klasyfikacji. Pogoń 2 Szczecin, Wieżyca, Pelplin. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1. I tak patrząc na dorobek w tej chwili Wieżycy, to nie można powiedzieć, że jest to jakaś niespodzianka, bowiem w każdym meczu, czy grają z górą, czy z dołem tabeli, te punkty zdobywają. Dokładnie tak. Dla mnie to jest, można powiedzieć, spora niespodzianka, bo dla mnie to jest zespół kompletnie nieznany, że tak powiem. Kompletnie nie wiem jak tam sytuacja kadrowa wygląda, jakie transfery, jacy zawodnicy tam grają, ale no, będę musiał zdecydowanie więcej czasu poświęcić na analizę tutaj nie tylko tego przeciwnika, jak i pozostałych, bo
bo jak widać w piłkę grać potrafią i trzeba będzie na nich tutaj zwrócić większą uwagę. Zapraszam do lektury Ligi Max z drugiej kolejki spotkań, kiedy Wieżyca Pelplin grała tutaj w Koszalinie z Bałtykiem. I co ciekawe, w tym meczu Wieżyca nie była lepszym zespołem od Bałtyku, no ale wynik idzie w świat. Błąd bramkarza, Wieżyca wygrała 1-0 tutaj w Koszalinie. A Bałtyk mógłby sobie, za przeproszeniem, pluć gdzie nie gdzie, także że tego spotkania nie wygrał, bowiem był naprawdę zespołem może nie lepszym, ale przynajmniej bardziej mu się chciało wygrać ten pojedynek. Co do najbliższej kolejki. Gracie na wyjeździe ze Świtem z Kolwin. To też spora niewiadoma, jeżeli chodzi o tę drużynę. Czego można się spodziewać? Na pewno walki, bo Świt z Kolwin po awansie, wiadomo, dla nich ta liga jest nowa, powiedzmy, bo z tego co kojarzę, to nie grali na tym szczeblu, chyba że gdzieś tam wiele lat wstecz. Na pewno każdy mecz jest dla nich czymś nowym. Chcą się pokazać. Z tego, co słyszałem, to w poprzednich meczach też nogi nie odstawiali, że tam kilku tam gdzieś w szpitalach wylądowało jakieś złamane nosy, czy kości trzeszczały. Nie wiadomo, co tam się działo w ogóle w tych meczach. Na pewno my tak samo będziemy musieli podejść do tego spotkania, bo wiadomo, no, ta liga jest na tyle specyficzna, że nie zawsze zwyciężają drużyny, które grają lepiej w piłkę po prostu. No, będzie się liczyła na pewno determinacja, ambicja. I mam nadzieję, że tego nam nie zabraknie. W najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe ze Świtem z Kolwin. Świtem Szczecin, jak to woli. Daleki wyjazd nie jest, zatem można się wybrać na to spotkanie. Natomiast Bałtyk Koszalin zmierzy się przed własną publicznością z Lechią 2 Gdańsk. To spotkanie nie w weekend, a w środę, początek o godzinie 17. No nie będzie to łatwy mecz do przełamania się. Ostatnio Bałtyk fatalnie się spisuje. Przegrał 2 spotkania bardzo wysoko z Arką 2 Gdynia 0-8, a także ostatnio z GKS-em Przodkowo 2-7. Zatem no tylko przede wszystkim poprawić grę defensywną i oby było lepiej. Lechia 2 Gdańsk to najbliższy rywal Bałtyku Koszalin właśnie w środę. Ej, przypomnę, Gwardia na wyjeździe ze Świtem z Kolwin. Na dzisiaj to już wszystko. Moim Państwa gościem był dzisiaj Michał Szałek, zawodnik Gwardii Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. No i Państwa zapraszam na mecze, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.